bardzo ładna walka. Mariusz Jętek. Czerwone spodnie, czerwony kask. Tal Martin Rickardson, także kask czerwony, ale spodnie czarne z żółtymi kwadracikami. Jest to kategoria do 71 kg. Zawodnice walczą w rękawicach 10-uncjowych. Wszystkie walki w kickboxingu, czy to w formie semi, light, full, tudzież low kick, odbywają się w takich rękawicach. W tej klasie zawodników, jak zauważyli Państwo, nie ma już chaotycznych uderzeń. Wszystkie te ciosy są wyważone, precyzyjne. Może one nie wyglądają na zbyt mocne, ale proszę mi wierzyć, Mariusz ma w rękach nitrowycerynę. W momencie uderzenia, w momencie ciosu spada na przeciwnika, parę dziesiąt kilogramów. Myślę, że jest to troszeczkę Andrzeju więcej. No troszkę więcej. Przy dobrym uderzeniu z nogi jest to przeliczalne na prawie 200 kilo. Także 200 kilo ląduje na szczęce. Czerwone spodnie. Mariusz Jętek, Polska. Czarne spodnie. Czarno-żółte spodnie. Karl Martin Rickardson, Norwegia. Ci z Państwa, którzy są z nami od początku, mieli możliwość prześledzenia wszystkich form walki, które obowiązują w kickboxingu. Semi, light, low kick i full contact. Prezentowane one były przez zawodników naszego krynickiego klubu. Tutaj pojedynki w meczu Polska-Norwegia odbywają się w najcięższej formie full kontaktowej. Ciosy mogą być załadowane z pełną siłą. Trenerzy starają się podpowiadać swoim zawodnikom. Piękna kombinacja ciosów prostych, ten podnięcia okrężnego wykonany przez Mariusza Jętka. Sport sportem, przyjaźń przyjaźnią, a wynik idzie w świat. Także nie dziwcie się Państwo temu tutaj zaangażowaniu zawodników. Zakończyliśmy Norwegia. Mariusz Jętek, spodnie czerwone. Norweg, Karl Martin Rickardson, spodnie czarno-żółte. Przypomnę wynik meczu, 5-1 dla Polski. Ciosem! Drugi na dół! Odetnij! 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 Odetn
zawodnik norweski stara się walczyć w klinczu. Przepiękna wymiana czasów sierpowych. Ale Mariusz wyszedł do presji kopnięciem okrężnym. I teraz Norweg w presji. Przepiękny cios prosty Mariusza na Norwegę. Kopnięcie okrężne Norwega. No, na szczęście nie doszło do tego. I tutaj, drodzy Państwo, nie ma kalkulacji. Ci mężczyźni zostawiają całe serce i zdrowie tutaj na tym ringu. Brawo. Kopnięcie frontalne, które zaczynało ataku zawodnika norweskiego. I zakończyliśmy pojedynek.